Mamy Pastę, proszę Pani. To jest bardzo ciekawy budynek zabytkowy. Tam można wjechać na tarasy. Też jest galeria. Kilka razy byłyśmy tam na wernisażu. Kilka pięter Państwo zobaczą. To są ogromne okna. Wpaść. Natomiast w Pałacu Kultury Stalina i Lenina mówią, tak są stare okna, że one wypadają już z framugi. Ja mówię, słuchaj, gdzie tu na kogo wypadną? Jak spadną, to tam na poddasze jakieś. Nie ma aż tak bardzo źle. Tłumaczę tej Lidce, jak ona mieszkała na wsi już 2 lata, to nie ma zielonego pojęcia, co tu się w tej Warszawie zmienia. A zmienia się, zmienia. Nawet wtedy, kiedy się nic nie dzieje, bo przecież te okna to były cały czas. I już mówią, że w sprzedaży nie ma takich okien, jakie są tu. Radio Koncita. Komentarze Radia Koncita.